Celem projektu Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowania w biologii i medycynie jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej stanowiącej podstawę do rozwoju infrastruktury produkcyjnej rynku kwantowych biosensorów półprzewodnikowych. Instytuty realizujące projekt od kilku lat zajmują się najnowocześniejszymi technologiami dotyczącymi półprzewodników szerokoprzewodowych. Dlatego celem projektu jest opracowanie struktur i nanostruktur kwantowych wykorzystujących te półprzewodniki. Projekt Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk uzyskał dofinansowanie z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną podstawy do konstrukcji supernowoczesnych przyrządów elektronicznych i diagnostyki molekularnej. Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe będą sercem tego typu przyrządów. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną podstawy materiałowe i koncepcyjne do opracowania ultraczułych przyrządów i urządzeń diagnostycznych nowej generacji. Badamy nanomateriały, ale badamy ich zastosowania w medycynie i biologii. To jest zupełnie nowy kierunek badawczy, który wymaga też wprowadzenia nowych technologii, jak też poznania zjawisk przechodzących w żywych organizmach. Realizacja projektu będzie również silnym impulsem do rozwoju innych badań naukowych w dziedzinie biochemii i fizyki. W ramach projektu, którego celem jest stworzenie przyrządów dla biologii i medycyny, wybraliśmy dwa materiały, to są materiały tlenkowe, tlenek cynku i azotek galu. Ze względu na ich fascynujące właściwości fizyczne, ale co jest równie ważne, ale może ważniejsze, bioobojętność, jeżeli chcemy wprowadzać to na przykład do żywych organizmów. W projekcie wykorzystane zostaną osiągnięcia placówek naukowych wchodzących w skład konsorcjum Nanobiom w zakresie fizyki i technologii półprzewodników, chemii oraz biologicznej funkcjonalizacji powierzchni. Projekt ma wiele wybitnych osiągnięć. Należą do nich m.in. skonstruowanie detektora melaminy, zastosowanie spinely oraz skonstruowanie macierzy laserów diodowych. Wszystkie te osiągnięcia znajdą swoje praktyczne zastosowania.